podejmując swoje decyzje, można powiedzieć, że jesteś dość odważną osobą, jakby biorąc pod uwagę w swoim z jednych spektakli Dodę. Jesteś zadowolony z tego, jak ona gra w twoim teatrze? No, autor pisał tekst, jest to tekst prześmieszny o języku polskim, myśląc o Dodzie pewien moment, w to, jaki ona wprowadziła rodzaj wypowiedzi w mediach, tak? Ona zagrała to bardzo dobrze, to nie ma o czym mówić, zaskakująco nawet. I tyle. No jest... Ale ona też dużo jakby, oprócz tego, że zagrała, też wniosła w teatr, tak? Bo ponoć na zapleczu zareprezentowała, zakupiła wam nowe lampy, jej koleżanki z teatru były z tego aspektu zadowolone. No, była taka sytuacja rzeczywiście. Fajnie, no to teatr jest biedny, no straszliwie. My tam na wszystko ciułamy i oglądamy każdy grosz, więc jak ktoś przychodzi z taką inicjatywą, to dlaczego nie? Tak, to było przy okazji premiery, która odbywała się 1,5 roku temu. Także... Tak, tak, nie. Ja jestem tutaj zadowolony, ją traktuję jak każdą koleżankę, aktorkę i tyle. A jak myślisz, jeżeli chodzi o najnowszy film Pitbull, Ostatni pies, i jej grę aktorską, sprawdzi się w tym filmie? Nie wiem, myślę, że tak. No. Natomiast no, ciężko mi wyrokować. Gra ze świetnymi aktorami, z Adasiem Woronowiczem, z Marcinem Dorocińskim. No zobaczymy, no też jestem ciekawy, no, trudno wyrokować.